Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, nie tak dawno poznaliśmy zi. To zi to było takie zi króciutkie, które zapisywaliśmy za pomocą literki z oraz kreseczki nad nią. Dzisiaj poznajemy też zi, ale jest to zi dłuższe, ponieważ przy powstawaniu tego zi brały udział aż dwie litery. Była to literka z oraz dopisana do niej literka i. I to samogłoska, więc gdy to z zostało połączone z samogłoską i, to powstało zi takie nieco dłuższe. Moi drodzy, jak wygląda zi? Popatrzmy w podręczniku na stronie 27. U góry mamy pokazane zi. Małe oraz wielkie, drukowane. Poniżej pisane, ale tym zajmiemy się za moment. Moi drodzy, przed nami wyraz, który przeczytamy sobie, a właściwie wysłuchamy, jak brzmi ten wyraz. Pan lektor podzieli nam ten wyraz na sylaby oraz wysłuchajcie, w jaki sposób głoskuje wszystkie głoski, głoskuje głoski w tym słowie. Posłuchajcie uważnie. Ziarno. Ziar. No. Zi. A. R. N. O. Kochani, czy zauważyliście, czy usłyszeliście, że to zi to było zdecydowanie dłuższe niż to, które poznawaliśmy ostatnio? Tamte brzmiało zi, króciutko, a to jest zi. Czyli czytamy je tak swobodnie. A więc możemy jeszcze raz spróbować wspólnie razem pogłoskować. Zi, a, r, n, o. A oraz o to samogłoski, a więc powtarzamy je i wymieniamy je głośno i długo. Uwaga, uwaga, moi drodzy, przed nami imię chłopca, który pojawi się w tekście. Ten chłopiec ma na imię Kazio. Kazio, ten chłopiec to Kazio. Popatrzmy jeszcze szybciutko, jak pisze się nowe zmiękczenie. Przyjrzeliście się dokładnie? To jest literka z, która tą dolną falbanką, nazwijmy tak ten element litery, łączy się z haczykiem z literki i, czyli jak gdyby przedłużenie literki z łączy się z literką i. I podobna sytuacja w przypadku wielkiej litery z połączona z literką i, z takim przedłużeniem. A więc, kochani, możecie sobie teraz palcem po śladzie, na odległość, poćwiczyć pisownie tego zmiękczenia. Przypominam, dwa rodzaje zmiękczeń. Jedna głoska, a dwa rodzaje zmiękczeń. Jako głoska zi, a jako litery zapisujemy je na dwa sposoby. Za pomocą kreseczki, to co było już, i dzisiejsze z i. Pamiętajcie, że od tego, jak będziemy pisać, które zi będziemy pisać, będą właśnie zależały nasze umiejętności i nasza poprawność w pisaniu. Od tego, od tej umiejętności, od tej wiedzy. A że będzie ta wiedza spora, przekonacie się niebawem, bo będziemy dzisiaj wykonywać ćwiczenia, kiedy jakie zi piszemy. Rozpoczynamy, moi drodzy, jak zwykle, od przeczytania tekstu. Tekstu czarno-zielonego. Zabieramy się do pracy. Na początku czytamy sylabami. Ka, zio, ma, dla, źre, ba, ka, ziar, no. Ca, ły, wo, rek, ziar, na. Za, raz, go, nim, na, kar, mi. Ka, zio, dba, o, ko, nia, i bawi się z nim. Nadał mu nawet imię Ziutek. Nadał mu nawet imię Ziutek. A więc, kochani, to było czytanie sylabowe, a teraz przeczytamy płynnie. Czytajcie razem ze mną. Myślę, że sylaby nie są najtrudniejsze.
więc chyba nie sprawią Wam żadnej trudności. Uwaga! Kazio ma dla źrebaka ziarno. Cały worek ziarna. Zaraz go nim nakarmi. Kazio dba o konia i bawi się z nim. Nadał mu nawet imię Ziutek. Kochani, ten tekst składa się aż z 5 zdań i dzisiaj nietypowa sytuacja, bo te zdania każde osobno zapisane jest w oddzielnej linijce. Mamy zdanie pierwsze, od wielkiej litery do kropki, zdanie drugie, trzecie, czwarte i piąte. Rozpoczniemy od tego, że sprawdzimy naszą umiejętność słuchania. Pierwsze pytanie, czyli zrozumienie tekstu. Uwaga, uwaga, czy potraficie odpowiedzieć mi na pytanie, co dla źrebaka ma Kazio? Co dla niego przygotował? Odpowiadamy całym zdaniem, a więc odpowiedź będzie: Kazio ma dla źrebaka ziarno. A ile tego ziarna ma Kazio? Kazio ma cały worek ziarna. Co zrobi z ziarnem Kazio? Kazio nakarmi źrebaka tym ziarnem. Mamy zaraz go nim nakarmi, czyli domyślamy się, że chodzi o źrebaka. W jaki sposób Kazio troszczy się o swojego konia? Wiemy, że Kazio dba o konia i bawi się z nim. I na pewno oczywiście karmi, prawda? To jest też bardzo ważna sprawa. Karmi, dba o niego, bawi się z nim. Jakie imię nosi konik, źrebak? Konik ma na imię Ziutek. Uwaga, uwaga! Wyszukujemy w tym tekście wszystkie wyrazy, w których występuje zmiękczenie zi. Ale my sobie je posegregujemy. Jednym kolorem podkreślimy wszystkie zi króciutkie, to, które już poznaliśmy. I powiedzmy, zrobimy to sobie kolorem zielonym. A potem zajmiemy się tym dłuższym zi. Uwaga, szukamy zi, ale tego króciutkiego. Mamy wyraz źrebaka. Gdzie jeszcze szukamy, szukamy, szukamy? Czyżby to wszystko? Tylko jeden wyraz? No trudno. No to teraz przejdziemy do innego koloru. Będziemy teraz kolorować, podkreślać wszystkie wyrazy, w których mieszka zi, to dłuższe. A więc mamy wyraz Kazio, mamy wyraz ziarno. Ziarno i ziarna. Znowu Kazio. Podkreślmy jeszcze raz, żeby zapamiętać pisownię tego wyrazu. Szukamy, szukamy. I jeszcze w imieniu konika jest też zi, bo to jest imię Ziutek. Przyjrzyjcie się, czy nie zgubiłam żadnego wyrazu po drodze. Przeczytajmy teraz i spróbujmy wyjaśnić sobie pisownię tych wyrazów. Po pierwsze, zacznijmy od tego wyrazu, który jest tylko jeden, czyli ze zmiękczeniem przez dodanie kreseczki. Dlaczego w wyrazie źrebak piszemy kreseczkę nad literką z, czyli jest zi krótkie? Dlatego, że sąsiadka po prawej stronie to spółgłoska ry, bo mówimy źrebak, czyli zi, r. E, b, a, k. No i to r to jest spółgłoska, a więc zmiękczamy przez dodanie kreseczki. To już wiemy z poprzednich zajęć. Natomiast sprawdźmy, dlaczego w wyrazie Kazio, ziarna, czy ziarno, czy ziutek piszemy poprzez dopisanie literki i, to zmiękczenie. Sprawdźmy. Kazio. Jeżeli macie wątpliwość, jak napisać imię chłopca Kazio, to sobie to imię pogłoskujcie. I zrobimy to tak. K, a, zi, o. Po miękkim zi, jakimkolwiek, bo przecież nie wiemy jak napisać, jest samogłoska o. A skoro jest samogłoska, to znaczy, że piszemy przez dodanie literki i. Zmiękczamy, dodając literkę i. Podobna sytuacja ziarno. Jeżeli nie wiesz jak napisać, nie widzisz tego wyrazu, a ktoś każe napisać, no to moi drodzy głoskujemy. Zi, a, r, n, o. Zi, a. A jest samogłoską, a więc dodajemy literkę i do zmiękczenia. Uwaga, podobna sytuacja ziarna, więc nie będziemy tego powtarzać, tylko tu się różni, że tu jest o, a tu jest a na końcu, więc identyczna sytuacja. Kazio już był, został nam jeszcze Ziutek. Nie wiemy jak napisać imię, nie widzimy w książce, zastanawiamy się i mówimy zi-u-t-e-k. Uwaga, zi-u-u jest samogłoską,
Wobec tego nasze zi musi mieć dodaną literkę i. Jak widzicie, sąsiadka z prawej strony jest niezwykle ważna. W zależności, czy to będzie zi z kreseczką, czy to będzie z i, czyli zi to dłuższe, sąsiadka tak czy owak jest bardzo, bardzo ważna. Czyli podczas głoskowania sprawdza się i możemy wtedy wiedzieć, jak napisać dany wyraz. Poza tym, znacie jeszcze jedną zasadę, o której Wam mówiłam, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości podczas pisania wyrazów ze zmiękczeniem, spróbujcie powiedzieć na dwa sposoby. I tak na przykład, Kazio, czy to będzie Kazio, czy to będzie Kazio? Jeżeli wybieracie opcję Kazio, to będzie literka i, która nam zmiękcza. Ziarno, czy mówimy ziarno, czy mówimy ziarno? Jeżeli ziarno, no to musi być literka i. Ziarna podobnie, Kazio już był, no i ziutek. Jeżeli imię tego konika to jest ziutek, no chyba dziwnie, prawda, byłoby? Czy to jest ziutek, tak płynnie, no to oczywiście dodanie literki i. Mam nadzieję, że to jest jasne i że takich błędów żadnych większych popełniać nie będziecie. Kochani, przechodzimy teraz do tekstu dłuższego. Przeczytamy, dowiemy się więcej informacji na temat przyjaźni Ziutka i Kazia, albo Kazia i Ziutka. Ziutek to ulubieniec Kazia. Siostra Kazia mówi, Ziutek to imię dla chłopca, a nie dla konia. Kazio nic na to nie odpowiada. Dla niego Ziutek to nie tylko koń, to wierny kolega. Kochani, piękna jest ta przyjaźń Kazia i Ziutka. Pokazuje nam tutaj, że Kazio i Ziutek to nierozerwalna przyjaźń, po prostu taka przyjaźń, która zdarza się raz na milion. I nieważne, że Ziutek to koń, ale ta przyjaźń jest ogromna, dlatego Kazio nie miał problemu nadając imię swojemu przyjacielowi i wybierając na to imię Ziutek, ponieważ on uważa i traktuje Ziutka jak swojego kolegę. A więc piękne to jest i bardzo szlachetne, warte naśladowania. A więc, moi drodzy, pokazuje, jak bardzo można i należy dbać o zwierzęta, kochać je i troszczyć się o nie, bo zwierzęta to nasi przyjaciele i oczywiście liczą na naszą pomoc. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o czytanie tego tekstu. Przejdźmy teraz do ćwiczeń interaktywnych. Mam nadzieję, że zapamiętaliście i z poprzedniej lekcji, i z dzisiejszej pisownię wyrazów z zi, zarówno tym króciutkim, jak i dłuższym. Przed nami zadanie było już kiedyś podobne. Do worka mamy wrzucić wyrazy, które znajdują się na dole w banku wyrazów, a my będziemy je wpisywać, wrzucać do worka z krótkim zi albo z dłuższym zi. Uwaga! Nasz przyjaciel, kolega z czytanki, Kazio. Gdzie wpiszemy Kazio? Pomyślcie, Kazio czy Kazio? Oczywiście Kazio, wobec tego wrzucamy tutaj. Źródełko. Źródełko ma sąsiadkę r. Gdy głoskujemy to słowo, nawet widzimy jako literkę r, a więc zi przez dodanie kreseczki. Paś. Pamiętacie, był paś królowej w poprzedniej czytance? Paś ma na końcu zi z kreseczką. Ziarno, ziarno czy ziarno. Poza tym mamy a samogłoskę, a więc dokładamy literkę i, żeby wpisać. Źrebak. Źrebak ma sąsiadkę po prawej stronie z półgłoską r, a więc będzie przez dodanie kreseczki nad literką pisany. No i poza tym źrebak, a nie źrebak. Został nam jeszcze ziutek, czyli imię konia. Pamiętamy, głoskujemy po zi tajemniczym, mamy samogłoskę u, a więc będzie to z i. I ostatni źródlana, na przykład woda, woda źródlana, znowu sytuacja, że mamy r, czyli spółgłoskę, a więc gotowe. Wykonaliśmy zadanie i zrobiliśmy je poprawnie całkowicie. Moi drodzy, przed nami teraz lektura, fragment lektury, świetna książka, której autorem jest pan Waldemar Cichoń. Należy ona do serii Posłuchanki, czyli ja Wam będę czytała ten tekst, ten fragment. Mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, żebyście przeczytali wspaniałą książkę, która nazywa się Cukierku ty łobuzie. Ciekawe, kto to cukierek. Czy to chodzi o prawdziwy cukierek, czy o kogoś
innego. Fragment rozdziału pod tytułem Przeprowadzka. Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie. Kotki są tutaj! Zza drzwi dobiegł głos pani Lusi. Leniwie otworzyłem jedno oko i przekręciłem się na drugi bok. Naprawdę bardzo trudno jest wygodnie ułożyć się w koszyku, kiedy ogon brata wchodzi ci do ucha, a wąsy siostry łaskoczą w nos. Drzwi otworzyły się i stanęła w nich pani Lusia. To nasza opiekunka, która nas karmi, głaszcze, przytula. Pobiegłem do niej natychmiast, bo pomyślałem, że to pora na drugie śniadanie. Byłem już prawie przy drzwiach, kiedy nagle coś kazało mi się zatrzymać. Obok pani Lusi stało troje obcych ludzi. To są właśnie kocięta mojej kotki Landrynki. Pani Lusia uśmiechnęła się, wskazując na nasz koszyk. Podbiegłem do przybyszy. Byłem ciekaw, kim są i po co przyszli. Wyciągnąłem łapę i lekko pacnąłem w nogę najmłodszego z obcych, po czym szybko odskoczyłem, żeby zająć lepszą pozycję do ataku. – Cukierek, łobuzie! – powiedziała pani Lusia. – Nie strasz naszych gości! – Najbardziej podoba mi się ten pręgowany – powiedział z uśmiechem na ustach najmniejszy z obcych, próbując mnie pogłaskać. – Cukierek? – ze zdziwieniem upewniła się pani Lusia. Jest kochany, ale to największy rozrabiaka w tym towarzystwie. Bez przerwy coś psoci, włóczy się nie wiadomo gdzie. Chciałbym jednak tego cukierka, powtórzył z uporem najmłodszy z obcych. Skoro cukierek wpadł Marcelowi w oko, to chyba nie mamy wyjścia, obca kobieta się uśmiechnęła. O czym oni rozmawiali? Zapytałem mamę przerażony. Kim są i dokąd chcą mnie zabrać? Mama spojrzała na mnie mądrymi oczami, w których pojawił się smutek. To będą twoi nowi właściciele, odparła. Przeprowadzisz się do nowego domu, synku. Jesteś już wystarczająco duży. W życiu każdego kota przychodzi taki moment, kiedy musi rozstać się ze swoją rodziną i usamodzielnić. Zostałem umieszczony w specjalnej klatce do przenoszenia kotów, którą przykryto kocem. Ktoś ją podniósł i wyszliśmy z mieszkania. W taki oto sposób pożegnałem swój rodzinny dom. Kochani, przyznacie, że to opowiadanie takie troszeczkę smutne. Dlaczego smutne? No bo opowiada o momencie bardzo trudnym w życiu każdego nie tylko zwierzaczka, ale także i człowieka. O momencie, kiedy musi opuścić swój dom rodzinny, rozstać się z najbliższymi i zacząć żyć swoim własnym życiem. W świecie ludzi dzieje się to dopiero wtedy, kiedy osiągamy dorosłość, kiedy stajemy się dorośli, wtedy, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość, takie chęci i takie zamiary, opuszczamy dom rodzinny, zakładamy rodzinę, idziemy mieszkać do innego domu, do innego mieszkania, rozstajemy się z rodziną oczywiście nie na zawsze, tu chodzi tylko o to odejście z domu, zamieszkanie w swoim własnym gnieździe, jak to niektórzy mówią. W świecie zwierząt ten moment następuje zdecydowanie wcześniej. Małe kocięta czy małe szczeniaczki są jeszcze bardzo malutkie, kiedy rozstają się ze swoją ukochaną mamą. Właściciele, opiekunowie, bo tego słowa wolę używać, opiekunowie zabierają takie zwierzątko do swojego domu, żeby zapewnić mu troskę i miłość. Pytanie tylko, czy zawsze towarzyszy temu ta miłość. Słysząc nieraz informacje, wiadomości z różnych źródeł, dowiadujemy się, ile cierpienia nieraz towarzyszy zwierzętom w ich życiu. My ludzie niestety, choć powinniśmy być tylko dobrzy i powinniśmy troszczyć się o naszych przyjaciół, o naszych milusińskich, jak ich często nazywamy, niejednokrotnie zapominamy o ich potrzebach.
Kiedy małe zwierzątko przestaje być już uroczym, malutkim stworzonkiem, małym pieskiem, kotkiem, chomiczkiem, zaczyna nam przeszkadzać. Chcemy się go pozbyć niejednokrotnie. I takie zwierzątko, które zdążyło nas już pokochać całym sercem, zostaje opuszczone przez nas. Czasami zdarza się, że ktoś pozbywa się go w bardzo brutalny sposób, po prostu wyrzucając z domu, pozostawiając w lesie, albo wyrzucając przy ruchliwej drodze, gdzie tak naprawdę takie zwierzę nie ma szans na przetrwanie. Kochani, dzisiaj taki temat o zwierzątkach. Przy okazji przyjaźni Kazia i Ziutka. Popatrzmy, tam wielka przyjaźń. Ciekawa jestem, czy cukierka spotka podobny los jak Ziutka, że trafi na swojego przyjaciela, że chłopiec Marcel będzie się nim tak bardzo troskliwie opiekować, że kotek i pies, i nie piesek, tylko kotek i chłopiec stworzą nierozerwalny duet i będą przyjaciółmi na zawsze. Chciałabym w to wierzyć. Zachęcam Was do przeczytania lektury. Przekonacie się o tym, jak to wyglądało z tą przyjaźnią. A moi drodzy, dzisiaj dowiadujemy się o naszym kotku, że to on jest bohaterem książki. Cukierek to właśnie jego imię. Jego mama to Landrynka, czyli też pewien rodzaj cukierka, takiego twardego, karmelka. Natomiast cukierek to kotek. Kotek sympatyczny, miły, ale taki trochę rozrabiający. Taki trochę dokuczliwy, taki by, można by powiedzieć, taki trochę łobuziak. Kochani, ale mimo tych psut, myślimy, że jest to kotek, którego należy pokochać, którego trzeba pokochać, bo to tylko małe kociątko, które poznaje świat. My ludzie poznajemy w inny sposób ten świat, też nieraz coś drapiemy, gryziemy, jako takie maluchy. Bierzemy wszystko do buzi, niestety, tak to się zdarza, bo poznajemy świat wszystkimi zmysłami. Kotki też poznają w pewien sposób swój świat. Drapią, gryzą, szczypią czasami ząbkami, próbują poznawać świat wszelkimi możliwymi zmysłami. Jak myślicie, moi drodzy, co czuł cukierek, kiedy opuszczał dom rodzinny? Co czuje zwierzątko, kiedy opuszcza dom rodzinny? Na pewno jest to strach, bo, moi drodzy, zwierzętom nie są obce uczucia takie, które towarzyszą i nam, ludziom. Zwierzęta też się boją. Podobnie jak przed chwilą powiedziałam, że zwierzęta kochają, zwierzęta lubią, kochają, są wierne, są uczciwe, wspaniałe po prostu, podobnie towarzyszą im emocje typu strach, radość, szczęście. One odczuwają tak samo jak i my ludzie. Więc mały kotek, cukierek, kiedy został wzięty do kontenerka, takiego małego pojemnika, żeby go przewieźć do nowego domu, na pewno w pierwszej chwili poczuł smutek, poczuł strach, bo nie wiedział, co go czeka, co go spotka. Ale zapewne jak to cukierek, jak to taka mała żywiołowa istotka, na pewno poczuł zainteresowanie i ciekawość. Co też się wydarzy? I to na pewno takie emocje towarzyszyły kotkowi. Myślę, że psoty, tutaj jest takie pytanie, jak myślisz, jakie psoty mógłby zrobić cukierek? Oj, chyba nie jesteśmy w stanie ich wymyślić. Psoty niesamowite. Kiedy przeczytacie książkę o cukierku, na pewno przekonacie się, że tych psot jest zdecydowanie i było zdecydowanie więcej. Kochani, przed nami ćwiczenie. Ćwiczenie z kategorii gimnastyka oka i języka. Na początku próbujemy odczytać informacje, tak jakbyśmy lecieli latawcem. Będziemy czytać sobie sylabami, wędrując po wykropkowanym śladzie. Spróbujmy przeczytać tekst, zdanie. Nastała wiosna, pora radosna. Nastała wiosna, pora radosna. A teraz mamy ćwiczenie wykonać rytmicznie. Posłuchajcie. Sia, sa, susiu, se, się, sysia. Nio, no, niu, ne, zu, zie, zazie. Kochani, i my spróbujemy odczytać rytmicznie. Sia, sa, susiu. Se, się, sysia. Nio, no, niu, ne, zu, zie,
zazie. Czyli, moi drodzy, takie rytmy można również bawić się sylabami. To też fajna zabawa. Uczymy się przez to też czytać. Kochani, na zakończenie na tej stronie mamy zagadkę. Wiem, że... A właściwie dwie zagadki. Wiem, że zagadki lubicie. Wobec tego spróbujcie, możecie zrobić sobie pauzę, żebym za szybko nie powiedziała, jakie jest rozwiązanie naszych zagadek. Spróbujcie przeczytać samodzielnie i rozwiązać, co też ukryło się w każdej zagadce. Jeżeli chcecie, to jest to teraz moment, żeby pauzę zrobić, a jeżeli chcecie razem ze mną rozwiązywać zagadki, no to startujemy. Uwaga, czytamy zagadkę numer 1. Dziecko bryka po łące i ogonem miele. Jego mama krowa, a dziecko to... Czy wiecie co? A dziecko to ciele. Rozwiązaniem jest dziecko krowy, czyli ciele. I jeszcze jedna zagadka. Mama kura ma dzieciaki. Te dzieci to... Kurczaki, oczywiście, a niektórzy mówią pisklaki. Kurczaki, jasne, rozwiązaniem zagadki są kurczaki. Zagadka była łatwa, bo akurat mieliśmy nawet ilustrację tutaj. Jest mama krowa i jej dziecko ciele, e na końcu, chociaż słyszymy ciele, gdy mówimy tak normalnie, ciele i mama kura i małe kurczaki, kurczątka malutkie. Super, kochani, przed nami teraz ćwiczenia następne. Moi drodzy, przećwiczyliśmy, wiemy już, jak należy pisać literkę, zmiękczenie zi. Wobec tego przechodzimy teraz do ćwiczeń na stronę 28 oraz 29. Przed nami ćwiczenie pierwsze. Oczywiście, kochani, wybaczcie, ale tego ćwiczenia pierwszego nie będę z Wami robić, ponieważ jest to ćwiczenie bardzo łatwe. Polega na rysowaniu po śladzie, czyli trzeba tutaj sobie wprawić rączkę w rysowaniu, nazwijmy to falbanek. A więc rysujemy sobie takie falbaneczki na górze linijki, w środku linijki i na dole. Ćwiczymy takie pisanie. Będzie nam łatwiej pisało się później zmiękczenie zi. No i jeżeli potrzebujecie więcej czasu, pauza i do dzieła się zabieracie. Kochani, przechodzimy teraz do ćwiczenia drugiego. Mamy w tym ćwiczeniu podzielić na głoski nazwy obrazków. Policzyć głoski w wyrazach. W ramce pod każdym obrazkiem narysować tyle kółek, ile jest głosek w wyrazie. Wobec tego zaczynamy głoskowanie. Uwaga, pierwszy obrazek to jest mały koziołek. Głoskujemy głośno, wymieniając wszystkie głoski. K, O, Z, O, U, E, K. Drugi obrazek przedstawia ziarno. Głoskujemy Z, A, R, N, O. Pięć głosek, zatem rysujemy pięć kółek pod obrazkiem ziarna. Następny obrazek przedstawia łazienkę. Ł, A, Z, E, N, K, A. Powinno być siedem głosek. Rysujemy siedem kółek. I ostatni to są ziemniaki. Właściwie jeden ziemniak albo ziemniaki. Głoskujemy Z, E, M, N, A, K, I. Powinno być siedem głosek. Ziemniaki. Moi drodzy, przed nami następne ćwiczenie, czyli rysujemy oczywiście tutaj siedem kółek. Przed nami kolejne zadanie, mamy przeliczyć, przeczytać wyrazy przede wszystkim najpierw, zaznaczyć sylaby zielonymi falbankami, czyli wiecie, tak jak rysowaliśmy takie falbanki, policzyć litery w wyrazach, wpisać w kratki obok wyrazów odpowiednie liczby. Uwaga, uwaga, liczymy tym razem litery, a nie głoski. Przypominam, głoska to, co robiliśmy przed chwilą. Nie widzieliśmy liter, tylko słyszeliśmy coś, a więc słyszeliśmy głoski. Natomiast tutaj mamy policzyć litery. Zaczynamy od podziału na sylaby. Wobec tego będziemy zaznaczać falbankami, jak powstaną nam te sylaby. Uwaga, koziołek. Koziołek. Mamy trzy sylaby. Zioła. Zioła, dwie sylaby. Łazienka, łazienka, trzy sylaby. I ostatni wyraz, buzia, buzia, dwie sylaby.
No i teraz przechodzimy do liczenia naszych literek, nie głosek, a literek, czyli musimy dotknąć każdą. Koziołek to jedna literka, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wpisujemy 8 literek. Wyraz zioła. Zioła, ile mamy literek? 1, 2, 3, 4, 5. W wyrazie zioła mamy 5 literek. Kolejny wyraz to łazienka. W tym wyrazie ukryło nam się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chyba 8 literek. Sprawdźcie jeszcze na pewno, czy się nie pomyliłam. I ostatni wyraz to buzia. Z ilu literek składa się? 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 literek w wyrazie buzia. A więc, moi drodzy, rozwiązaliśmy zadanie trzecie i przechodzimy teraz spokojnie do zadania kolejnego. W kolejnym zadaniu właściwie nie musiałabym już Wam instrukcji żadnej podawać, bo doskonale wiecie, co trzeba zrobić. W kółeczku piszemy znajome nam zmiękczenia zi, małe, wielkie. Czytamy wyrazy ziarno oraz kazio. Przypominam, kazio to imię, a więc piszemy wielką literą. No i przechodzimy do ćwiczeń, które zawsze są przy okazji poznawania nowych literek. W liniaturze piszemy małe, wielkie zi w dwóch liniaturach. Później wpisujemy cztery wyrazy. Wyraz pierwszy to kazio, drugi to poziomki, trzeci zima i wyraz zielony. To ćwiczenie wykonujecie samodzielnie, wpisujecie sobie tutaj, myślę, że tylko po jednym takim wyrazie Wam się tutaj zmieści. Zapisujemy sobie je w liniaturze pięknie. Możecie sobie teraz przerwę zrobić, uzupełnić nasze ćwiczenie. I przechodzimy do kolejnego, bo przed nami jeszcze sporo zadań do wykonania. W ćwiczeniu kolejnym mamy trzy wyrazy w banku wyrazów. Tymi wyrazami powinniśmy uzupełnić trzy zdania. Popatrzmy, zdanie pierwsze kończy się to błękitna planeta i mamy oczywiście rysunek przedstawiający co? Naszą planetę Ziemię. A więc uwaga, wpisujemy w linijki Ziemia i tu uwaga, podwójna sprawa, dlaczego piszemy wielkie Z? Ziemia to planeta, nazwa planety, a więc dlatego wielka litera pojawia się tutaj. No i jeszcze dodatkowa sprawa, jest to początek zdania, a więc Ziemia piszemy wielką literą. Oczywiście Wy musicie popatrzeć, że to Z u mnie jest takie, wydaje się małe, ale to jest wielka litera i proszę tutaj tego przestrzegać, wielką literę wpisać. Następne zdanie. W wazonie stoją i mamy tutaj taką roślinkę, wiecie jak ona się nazywa, ta roślinka to bazie. Zapisujemy bazie. Kolejny wyraz. Czyli mamy w wazonie stoją bazie. I ostatnie zdanie. To jest coś dla ptaków. To jest ziarno. Pokazuje nam strzałeczka, że chodzi nam o ziarno. To jest ziarno dla ptaków. Ziarno dla ptaków. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego piszemy tutaj literkę zmiękczenie poprzez dodanie literki i. Ziemia, bo sąsiadką jest samogłoska e podczas głoskowania. Bazie, samogłoska e sąsiadką i samogłoska a w wyrazie ziarno jest naszą sąsiadką, dlatego piszemy zmiękczenie poprzez dodanie literki i. Kochani, przechodzimy szybciutko do kolejnego zadania. Zadanie dotyczy naszej lektury. I będzie tutaj rozwiązanie jakiejś zagadki. Podaj nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach, wymień głoski w tych wyrazach, wpisz w okienka głoski wskazane przez liczby. A więc uwaga, uwaga, będziemy sobie tutaj skakać. Zaczynamy wskazanie pierwszego okienka. Co to mamy? Mamy tutaj kubek. Nas interesuje głoska druga, k, u, kiedy głoskujemy kubek. Kubek ma literkę U otwarte, a więc zapisujemy U otwarte. Jedziemy dalej, szukamy kolejnej literki. Wskazuje nam okienko, to jest koza. Pierwsza głoska w słowie koza to K. Kolejne okienko wskazuje nam tutaj, to jest igła. I pierwsza głoska w
tym słowie to głoska i. Jedziemy dalej. Pokazuje nam strzałeczka tutaj. Tutaj mamy monetę. Moneta, głoskujemy, szukamy czwartej głoski. M, O, N, E, E. Czwartą głoską jest E. Mamy kolejną i jedziemy dalej. Mamy tutaj, strzałeczka pokazuje, rower. I uwaga, nas interesuje piąta głoska, więc głoskujemy R, O, W, E, R. Rower, czyli potrzebna nam jest głoska R. R. I jedziemy dalej. Co tam jeszcze nam zostało? Strzałeczka. Mamy tutaj kask, taki rowerowy. I czwarta głoska K, A, S, K. A więc K. Czwarta głoska to K. I ostatnia, cóż to tutaj będzie? Mamy ul. I potrzebujemy pierwszą głoskę. W słowie ul na początku jest u. I to w dodatku u otwarte. Co nam powstało? Powstał nam wyraz cukierku. Chodzi o bohatera naszej lektury. Powstałym wyrazem uzupełni tytuł książki i dokończ ten tytuł. Autor Waldemar Cichoń. To jest metryczka książki, to nazywa się taka informacja, kto jest autorem, tytuł książki, kiedy została napisana, kiedy została wydrukowana. To się nazywa metryczka książki. A więc autorem jest Waldemar Cichoń. Tytuł, wpisujemy tytuł wielką literą, cukierku. Cukierku. I jak tam dalej było w tytule? Troszeczkę niżej. I dalej było cukierku, ty, pamiętacie? Łobuzie. Cukierku, ty, łobuzie. No i oczywiście na końcu powinniśmy postawić wykrzyknik, bo taki jest tytuł, cukierku, ty, łobuzie. Mamy tytuł zapisany i teraz, kochani, odczytaj imiona z plątaninki. Połącz je z odpowiednimi wyrazami w ramkach, narysuj portrety tych bohaterów. Uwaga, uwaga, cóż my mamy tutaj wykonać? W tym ćwiczeniu mamy odczytać imiona bohaterów. A więc uwaga, c, u, k, i, e, r, e, k, cukierek. Czyli cukierek to kot. Cukierek to kot. I drugie. My, a, r, c, e, l. Marcel to z kolei chłopiec. Mamy dwóch bohaterów. No i oczywiście w tym okienku rysujecie sobie Marcelka, tego chłopca, a w tym okienku rysujecie kota cukierka. Moi drodzy, przed nami ćwiczenie kolejne. Uporządkuj rysunki według kolejności zdarzeń. Bardzo takie poważne zadanie przed nami. Mamy sobie wyobrazić, przypomnieć sobie, jaki przebieg miały wydarzenia, jak tutaj te wydarzenia się działy w opowiadaniu. Pierwszy obrazek będziemy numerować. Co na początku, co na końcu. Pierwszy obrazek widzimy chłopca, który siedzi z rodziną, i tutaj sobie patrzy na kotka. Na drugim widzimy kotka już spakowanego, tak brzydko powiem, do kontenera i w tym kontenerku, transporterze jedzie sobie do domku nowego. Trzeci obrazek, pani wskazuje kotki, mamy Landrynkę i jej kocięta i tutaj widzimy kotka, który drapie. Kochani, skoro wiemy już, jakie były wydarzenia w opowiadaniu o cukierku. Wobec tego możemy sobie teraz ponumerować wszystko, jak to po kolei było. No to zaczynamy od ilustracji pierwszej. Przyjrzyjmy się, która to będzie w ogóle ta pierwsza ilustracja, która to powinna być.
Kochani, oczywiście pierwszym obrazkiem, jeżeli przypominacie sobie całe zdarzenie, to był moment, kiedy pani Lusia wprowadziła gości do pokoju i pokazywała kotkę Landrynkę oraz jej urocze kocięta. To jest obrazek numer jeden. Co się wydarzyło dalej? Pamiętacie, ten ciekawski cukierek podbiegł do nowo przybyłych gości i zadrapał chłopca w nogę Marcela. Marcela w nogę podrapał, a więc mamy obrazek numer dwa. Co będzie obrazkiem numer trzy? Mimo całego zdarzenia chłopiec bardzo chciał tego kotka. Mimo tego, że on go podrapał, że pani Lusia powiedziała, że kotek nie jest zbyt grzeczny i będzie być może sprawiał troszkę trudności, kłopotów, to jednak Marcel bardzo chce tego kotka. A więc widzimy, jak pokazuje tutaj paluszkiem, że jednak kotek cukierek będzie jego przyjacielem. A więc numer 3, nie pozostaje nam nic do wyboru, mamy czwórkę, kotek jedzie do nowego domu. Czyli mamy zadanie wykonane. 1, 2, 3 oraz 4. Kochani, przechodzimy teraz do zadania 9. W ćwiczeniu 9 mamy 8 przesympatycznych zwierzątek, które możemy spotkać w gospodarstwie człowieka, a nad nimi i pod nimi znajdują się nazwy tych zwierząt. I my mamy za zadanie połączyć nazwę zwierzątka z jego zdjęciem. Zaczynamy od początku. Jeżeli któreś zwierzątko sprawia Wam trudność, nie wiecie jak się nazywa, możecie zacząć od tych zwierząt, które znacie. Na pewno wszyscy wiedzą, że to jest kot. A więc łączymy kota z jego podpisem. Proszę bardzo, to jest kot. To zwierzątko to kocię. Nie wiem jak to połączyć, może uda się jakoś tak ominąć. Proszę bardzo, to jest małe kocię, czyli kociątko. Uwaga, czyli mamy mamę kotkę, mamy małe kociątko, jedziemy dalej. To zwierzę to koń, natomiast to źrebię. Co nam jeszcze zostało? To zwierzątko to świnia. Natomiast to małe zwierzątko to prosię. Co nam jeszcze zostało? Została nam owca. Mamy owcę tutaj. Muszę niestety przejechać po tych wszystkich zwierzątkach, żeby połączyć owcę. No i zostało nam jagnię. A jagnię to maleńka owieczka. Proszę bardzo. Wszystkie zwierzątka połączyliśmy z ich nazwami. Mam nadzieję, że to zadanie było bardzo łatwe. Większość zwierząt jest Wam znanych. Myślę, że wszystkie są znane. No, najtrudniejszym wyrazem chyba, tak mi się wydaje, było jagnię. Prawda? Bo rzadko kiedy używamy tego słowa. Z reguły mówimy, że mała owca to po prostu owieczka. Tak często mówimy. Natomiast tutaj pojawiło się nowe słowo. To jest jagnię. Także myślę, że tutaj to chyba jedyne słowo, jedyny wyraz, który mógł Wam jakąś trudność sprawić. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o zadania dzisiejsze. Żegnamy się dzisiaj taką bardzo ważną informacją, moją prośbą skierowaną do Was. Kochani, przede wszystkim jako opiekunowie zwierząt dbajcie o swoje zwierzątka, troszczcie się o nie. Kiedy skończą się lekcje, biegnijcie, pobawcie się ze swoim pupilem, on na pewno na to czeka. Zadbajcie, żeby nigdy nie był głodny, żeby nie był spragniony, no i żeby mu się nie nudziło, bo kiedy mu się nudzi, tak jak czasami nudziło się cukierkowi, to wtedy do głowy przychodzą naszym pupilom różne zwariowane myśli, co by tu napsocić. A tego przecież nie chcemy. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pa, pa!